Ja sobie przypominam kampanię z 2011 roku i tam były te y, młode polityczki wykorzystane do takiego łowienia wyborców na plakatach z hasłem chodźcie z nami, chociaż Które tak naprawdę żadna chyba... z nich prawie nie dostała miejsca biorącego, tak. więc nie weszły do parlamentu. Później z tych aniołków to weszła tylko Anna Krupka. Dzisiaj nikt o tych kobietach nie słyszy, natomiast zostały było wtedy kilka edycji wykorzystane. aniołków Kaczyńskiego, bo w jednej z edycji y, była Beata Kempa na przykład. No nie, to już był no, bo, to był gang tapirów. Wiecie że, wiecie, że naprawdę, i to przyznam się do swojej jakiejś niewiedzy i naiwności, przez wiele dobrych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości byłem święcie przekonany, że określenie gang tapirów wziął się od zwierząt, od tapirów. A dopiero później skojarzyłem, że to jednak chodzi o natapirowane włosy. Nie no, zrozumiałem pojęcia tapiru na włosach. Nie, nie wiedziałem, no to był, nigdy. To była grupa tak, tak. polityczna, które to trzymały się razem. Na to są no to takie, są takie tak? natapirowane włosy, takie okay. podniesione włosy, i one rzeczywiście, Oczywiście ta tak, tak. tam była marszałek Witek. <grym> to było w czasach premierowania Beaty Szydło i to była właśnie pani Witek, pani Anna Zaleska Rafalska? i Nie, nie, Rafalska nie, nie, nie. Była yy, ale była i Beata też... Kępa.